Tak, tak, wiem, wiem. Dawno nie było odcinka z Clash Royale, no ale moi drodzy, ja specjalnie dla was boostowałem skrzyneczki. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kilka skrzynek legendarnych, kupimy przekozacką ofertę i podniesiemy jedną z kart na poziom 13. Dodatkowo, moi drodzy, czekałem na pewną rzecz aż 2 tygodnie, żeby polepszyć jakość moich filmów z Clash Royale. Jaka to jest rzecz, która pozwoli podnieść jakość moich odcinków, za chwileczkę się dowiecie, więc teraz strzel łapeczkę w górę, ponieważ 10 tysięcy łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem z gry Clash Royale i będę kupował w następnym odcinku też jakąś ciekawą ofertę, a teraz polecą 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL. Dziękuję jeszcze za wsparcie z kodem FAREL w grze Clash Royale. Zapraszam oczywiście jeszcze wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie bluzy i koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. Jak widzicie, moi drodzy, zaszły pewne zmiany. Dzisiaj będziemy grali na iPadzie. Postanowiłem, że zainwestuję sobie w rozwój kanału i kupiłem sobie iPada 12 model 2020 i powiem wam, że jestem zadowolony. Coraz więcej gier mobilnych będę nagrywał w pionie, więc nie dość, że wam będzie się to lepiej oglądało, to mi będzie się przy okazji jeszcze lepiej grało, więc zostaw łapeczkę w górę, jeżeli szanujesz iPadzika. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was fajny opening, ponieważ mamy skrzynkę legendarną z Areny Pucharków oraz skrzynkę legendarną z Clan Warsów, moi drodzy. I dodatkowo dzisiaj w sklepie jest przekozacka oferta, gdzie możemy sobie kupić za 47,99 dwa ulepszenia do dowolnej legendy, 100 ulepszeń do rzadkiej karty i 25 do epickiej. I tak myślę, że sobie wsadzimy 100 do Fireballa. Epicką już mam na fullu, więc jeszcze sobie wsadzimy 2 Inferno Dragony. Znaczy po prostu zrobimy sobie kartę na Inferno Dragona. Więc moi drodzy, na samym początku proponowałbym zrobić mini opening na szybko. Pierwsza skrzyneczka. Okej. Druga skrzyneczka. Trzecia skrzyneczka. Tak patrzę się, jak to teraz wygląda. Ej, teraz to na tym iPadzie wygląda o niebo, niebo lepiej. Dobrze, moi drodzy, to teraz sprawdźmy sobie, czy mamy kupiony karnet. No oczywiście, że nie mamy kupionego karnetu, pas Royala dokładnie, bo niedawno zaczął się sezon i sezon jest przekozacki, więc od razu kupmy sobie pas Royal. Pamiętajcie, że zanim kupicie jakiś pas Royal albo gemy, żeby skorzystać z kodu prawilnego FAREL w sklepie Clash Royale, wpisujemy, kodzik resetuje się co tydzień, a jeżeli zrobicie jakieś zakupy, to nagrajcie krótki filmik, podeślijcie mi go na kodfarel@gmail.com, a w następnym odcinku z Clash Royale wyłonię 2 zwycięzców, którzy dostaną ode mnie kody PSC o wartości 500 gemów, czyli 23,99. Od razu sobie kupuję, można też nazwać, że po prostu rozdaję wam karnet Clash Royalowski, bo to nie jest karnet zmiarski, tylko to jest pas Royal. Uwaga! Transakcja sfinalizowana, pas Royal dostępny. Poodbierajmy sobie nagrody. 10 tysięcy golda. Dzika karta. Kolejna dzika karta. 10 epickich dzikich kart. Tutaj mamy skrzyneczkę do otwarcia jeszcze. O, Rage. Epic za darmo zawsze na propsie. Tutaj co mamy? Book of Books. Wow. Zaraz tego przejdziemy i jeszcze wypadł nam Wizard. Okej. Kolejne 100 dzikich kart, kolejna skrzyneczka. No i to było na tyle. Sprawdźmy sobie teraz w kartach. I mamy tutaj rzadkie karty do rozdania, więc te rzadkie karty bym wpakował... bliżej mam do Fireballa, ale chyba Mega Minion będzie better. Tak jest, Mega Minion, 538 kart, epickie mam też, tutaj mam też zwykłe, możemy je użyć. Czy mam do czego się wpakować? Jest ich naprawdę sporo i wpakujemy je. Chyba sobie strzałki zrobimy, wyższy poziom. Potrzebujemy Arrowsy na 13 poziom podnieść. Mamy tutaj jeszcze taką kluczyk, dzięki której możemy sobie odpalić dowolną skrzynkę, ale dzięki tej książce możemy podnieść kartę na maksymalny poziom, czyli o poziom wyżej. I chyba, moi drodzy, zdecydowałbym się na podniesienie Fireballa. I uwaga, patrzcie na to! Wow! I mamy teraz dostępny upgrade do Fireballa, Fireball 1000 na 1000. Możemy go upgrade'ować za 100 tysięcy golda, rozumiecie? 100 tysięcy golda i ja tego Fireballa dzisiaj podnoszę. Fireball max level, level 13, coś pięknego. Czyli w deku już mamy 3 karty na maksymalnym poziomie. To teraz przydałoby się go przetestować, co nie? Zagrajmy sobie szybko meczyk.
a później otworzymy sobie jakąś skrzynkę. P.E.K.K.A. Playhouse i lecimy. Kogo my tu mamy? Lava Handa, dajmy sobie tutaj lawkę na razie, na spokojnie. Chcę ten deck cały wymaksować, jeżeli go wymaksuję, będziemy maksowali jakiś kolejny deck. Możecie swoje propozycje decków oczywiście pisać w komentarzu. Ja zazwyczaj jestem takim graczem, że gram zawsze z tankiem. Nie lubię szybkich decków, bo nie umiem jeszcze grać. Okej, okay, Wizard, to tam leci już sobie Fireball. Ten Wizard prawdopodobnie dostanie, dostał. Dajmy tu Inferno Dragona. Tu dajmy Minera, żeby o tego Elektro Wizarda się rozbił. Okej. Okay. Za szybko zagrał chłop Poison. Te Poisony moich papisów nie zdążą porobić. Dokładnie tak. I moi drodzy, jeszcze Miner jest przed Inferno Dragonem. Tak jest. Inferno Dragon przejął Tower. Czy obije do połowy? No niestety nie zdążył się rozpędzić. Okej. Okay. Pierwsza fala za nami. Poszło nawet w miarę. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Gościu miał Wizarda. No i jestem właśnie mega ciekawy, co on tutaj będzie chciał zagrać. Mi się wydaje, że może być deck z P.E.K.K.ą, bo w tym sezonie P.E.K.K.A. jest boostowana. Okej. Okay. To możemy zagrać tu. Tu możemy zagrać to. Tutaj to. Tu jeszcze Miner jakiś wjechał. O kurczę, tutaj nie spodziewałem się takiego zagrania. Tu mnie zaskoczył. Na szczęście udało mi się obronić. Tu poleci na pewno Electro Wizard po prawej. Zagrajmy jeszcze od tyłu Minera. Takiego kontrującego. Ej! Gdzie ten Electro Wizard? Powinien dawno zapować mojego Inferno Dragona. Nie kumam kumpla, ale bardzo łatwo poszło. Aż jestem w szoku. Kolejny tier odblokowany i co my tutaj mamy? Rzadkie karty. Okej, okay, rzadkie karty nam się przydadzą. I kluczyk też nam się przyda. Czestkej. Skrzyneczka. O, jeszcze Lightning ze zwykłej skrzynki, coś pięknego. A, ktoś z was ostatnio mnie pytał, Farel, jakie masz emotki. O, kupiłem sobie taką pekę ostatnio. I Inferno Dragona. Elektro Dragona, przepraszam. No i tak poza tym tak te emotki wyglądają. Dobrze, a więc teraz moi kochani, przed czas odpalić Legendary Chesta z Clan Warsów. Odpalamy. A wy zostawcie łapeczkę, że się nie zostawiliście. Tak przypominam tylko, 10 tysięcy łapek i kolejny odcinek z Clash Royale'a. Ja specjalnie dla was wybustuję jakieś fajne skrzynki. Kupimy jakąś fajną ofertę. Jest i legenda. Jest i legenda, daj Inferno Dragona. Please, Inferno Dragon, for me. I... Ice Wizard, no dobra, Ice Wizard nie jest złą kartą, ale niech będzie, niech będzie. Teraz moi drodzy, możemy sobie tutaj szybciutko zagrać jakiś meczyk klanowy, bo jak nam idzie, jesteśmy aktualnie drudzy. Tutaj zobaczmy, co się dzieje w klanie, zapraszam wszystkich do mojego klanu. Defarel Team się nazywa, zapraszamy, jeden slot jeszcze jest wolny. Przyjazna atmosfera generalnie jest git, tutaj już komunikat wyskoczył, że sobie kupiłem pas Royala. A więc moi drodzy, za chwileczkę sobie kupimy ofertę, tylko że zagrajmy sobie Clan Warsa. I ja sobie wybiorę Double Elixir, jest Double Elixir oczywiście, że z lawką, z moim ulubionym deckiem i lecimy. Postaramy się tutaj zrobić jakieś szybkie 3-0 i kupujemy kolejną ofertę. Pam param pam pam. Okej. Ale że chłop gra bandytkę na dzień dobry, jak bandyta. Dobra, skontrowana. Tu zagrajmy sobie kurczaczka może. Firecracker. Kurczę, Firecracker jest... Zginął! Dobra, dajmy Mega Miniona na spokojnie, bo przytrzymałem Elixir. Niedobrze. Chłop ma 10 poziom, to raczej nie powinno być z nim problemu. Jest Executoner, no i się zaczyna niestety robić problem. Ten deck jest troszeczkę inny niż mój, który mam, bo tutaj mam... Zazwyczaj gram Double Elixir właśnie z Minion Hordą. Tu jeszcze dajmy sobie Zapa. On jeszcze nie pada. Oj, 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 oj. Firecracker rozwali mi wszystko. No i tu jest ciężko. Tutaj się robi już ciężko, bo jest Electro Wizard. Aj, moi drodzy. Jak to rozegrać? Jest też Hog Rider. Na Rage'u. Wow. Tu mi zaimponił tym Hog Riderem. Nie powiem, że nie. Ej, Hog Rider, padaj! Zap na niego. Ciężko będzie mi dojść tutaj z lawą. Executoner popsuł mi plany. Naprawdę. Popsuł mi plany na... Na wina, ale postaramy się jakoś to inaczej rozegrać. Nie wiem jeszcze jak, ale się postaramy. Firecrackera. Dobra. Czy uda mi się go tutaj jeszcze zzapować? Udało mi się go zzapować. Okej, okay, to mu siądzie. To mu siądzie, ale mi też siądzie wieża. Wiedziałem, że poleci teraz Hog Rider. To było normalne, do przewidzenia. Mam już tutaj na pewno po wieży. Executonera bym może odciągnął. Tak, udało mi się go odciągnąć. Goblin Gang go dojedzie. No i teraz trzeba było zagrać zarąbistą kontrę, która będzie z pewnością dla mnie ciężka do zagrania.
Dajemy tutaj jeszcze zapa, okej. Okay. Oh, Firecracker skontrował mi wszystko, co miałem. Teraz poleci Hogrider z prawej. Oczywiście, że jest Hogrider. Musimy zagrać z opóźnieniem troszeczkę na tego Firecrackera. Bandytka doszła. Aj, i mam tutaj powierzy. Czy to leciał balon? Balon doleciał. Leci Fireball. Czy uda nam się wyjść z opresji? Zap! Nie! Nie wierzę! Zabrakło 6 HP. Szkoda. Wow! Zagrałem jeden mecz, przegrałem, ale mamy znowu Clanchesta? Co? Legenda! Legenda przy czwartej karcie? A nie, to jest legendarna dzika karta. Wow! Okej, okay, lecimy dalej. Tego się nie spodziewałem. Skeleton Barrel, Barbarian Hat i... Epic! No dobra, moi drodzy. Akurat tak trafiliśmy, że zdobyliśmy jeszcze Clan Warsa tego całego. O, Warchesta, tak możemy to nazwać. Dobrze, ja oczywiście, że tą moją kochaną kartę legendarną pakuję do Inferno Dragona. No jakby inaczej, co nie? Mamy już 6 na 10, więc pięknie. Inferno Dragon na 12 to będzie coś pięknego. No i moi drodzy, teraz przyszedł czas kupić sobie ofertę za 50 zł. Pamiętajcie, 10 tysięcy łapek i w następnym odcinku wyboostuję znowu jakąś legendarną skrzynkę. Zrobimy sobie opening i mi się wydaje, że też kupimy jakąś kozacką ofertę, a najlepsza oferta by była z jakąś dużą ilością golda, żeby podnosić sobie karty na kolejny poziom. Kupujemy tą zacną ofertę i mamy to! Dzika karta, razy 2, epicka razy 25, wow, i rzadka do mega minionka mojego kochanego, razy 100. Dobra, oferta znikła. Dziękujemy ślicznie. I teraz, moi drodzy, wchodzimy w karty. Wybieramy oczywiście, że legendarną. Pakujemy do Inferno Dragona, bo ja mojego Inferno Dragona uwielbiam. Bez niego bym sobie nie poradził na pewno z wieloma przypadkami na mapie. I teraz, moi drodzy, jeszcze musimy rzadkie wpakować do Mega Miniona. Mega Minion coraz bliżej 13 poziomu. Świetnie. Także, no, brakuje nam jeszcze strzałek, Goblin Gangu, ale z tym Goblin Gangiem tak się delikatnie zastanawiam, czy on będzie pasował do mojego deku, czy nie zmienię go czegoś na coś innego, na przykład na zwykłe minionsy. No ale zobaczymy, na chwilę ten gang się sprawuje. No to, moi kochani, pozostało nam jeszcze tylko i wyłącznie otworzyć jedną skrzynkę. Otwieramy! I uwaga! Legendarna karta, co to będzie? Inferno Dragon, proszę! No niestety nie, Nightwitchka. No ale i tak jestem zadowolony, bo to czwarta legenda w tym odcinku. Pięknie. 5000 golda, mamy jeszcze legendarny token do odebrania. Giant Chest. Karty rzadkie, super. Trzy muszkieterki, archerki i minionki. To mi się podoba. Zagrajmy sobie jeszcze meczyk na sam koniec i zobaczmy, jak nam pójdzie. Przed chwilą grałem meczyk, no i niestety internet mi się rozłączył i przegrałem, ale mam nadzieję, że za chwileczkę te puszki odrobimy. Okej, okay, tutaj chłop mnie zaskoczył bardzo, z lewej strony, tym minerem. Dajmy tutaj sobie mega miniona do pomocy. Na to wszystko musiałby wjechać balon. Dawaj balon, ładuj się. Balon, balon, balon. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. 12 poziom gościu ma, jest bez klanu i jest też bez jednej wieży. Jeszcze miner musi być zostać zagrany. Aha, oddaję. Oddaję Ewina. Nie, double baryłka. Czy wy to widzicie? Porobi mnie! Wow! Tego się nie spodziewałem. Co chłop zrobił? Ale mnie przechytrzył. Piękne zagranie. Piękne zagranie. Zagrajmy jeszcze raz. Wow! Totalnie zapomniałem, że jest możliwa taka taktyka. On sobie specjalnie karty zeskipował po to, żeby mieć mirrora pod goblin baryłkę. Dobra, zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Mam nadzieję, że znowu się nie władujemy w takie bagno. Okej, tam strzałki trzeba dać z tyłu, bo nas kontrowała cały czas princeska. Dobra, musimy zagrać minera, koniecznie. Nie no, gdzie wy idziecie na wieżę atakować, a nie za tym Mega Knightem? Nie no, zwariowali. Okej, ale ta wieża prawdopodobnie siądzie. Tak jest. Mamy 1 do 0. Teraz tylko dobrze wyjść z kolejną kontrą, że tak powiem. I będzie gitara. Electro Giant. To jest idealna kontra na mojego Elektro. Znaczy Elektro.
dla mojego wizarda. Nie mam czym tego skontrować totalnie. Jeszcze strzałki źle rzuciłem. Goblin baryłka jest moją zmorą w dzisiejszym odcinku. Lumberjack. Dobra, mam powierzę, więc nawet nie ma tutaj co już bronić. Trzeba rozegrać to na spokojnie. Pierw lawka. Princeska na szczęście już padła. Wiedźma będzie najgorsza, ale jest na 10, więc ja ją gaszę fireballem jednym. Więc zróbmy to na spokojnie. Wiedziałem, że wyjdzie giant. Teraz robimy to tak. Boom. Witchki nie ma. Tu jeszcze damy sobie mega minionka. Inferno dragonka. Strzałki na princeskę. Aj, nie widziałem tego dragona. Myślałem, że to jest mój dragon. No dobra. Tu troszeczkę zaryzykowałem. Nie wiem, czy ten balon dojdzie. Wątpię w to. Ale mam nadzieję, że balon na 13 zrobi robotę. No i ją robi. Jeszcze fireball. To może być GG. Tak, to jest GG. Woo! Myślałem, że sobie nie poradzę, ale na szczęście się udało. Ale chyba 5000 puszek nie będzie już na koncie. No niestety, moi drodzy, brakuje do 5000 puszek, ale mam nadzieję, że i tak wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Ja tutaj już daję kolejne skrzynki do kolejki, a my widzimy się w kolejnym odcinku z Clash Royale. Trzymajcie się, cześć!